zasadzie nigdzie tutaj naokoło nie widać. Chociaż tutaj w sumie jesteśmy, tak, stoimy tutaj na jakimś gruzowisku. Pod moimi nogami są cegły, więc tutaj zapewne stał budynek mieszkalny. Dokładnie widać nawet jego zarys. Stał budynek mieszkalny, to jest jakaś, po prostu jakaś piwnica, czy tam bardziej ziemianka. Jak zwał, tak zwał. Tutaj wszędzie są pozostałości po budynku, który kiedyś w tym miejscu właśnie stał. I wydawałoby się na dziewiczych miejscach, takich jak widać za moimi plecami, teoretycznie pustkowie, aczkolwiek nie do końca, bo zastanawiające jest to, że gdzieś tam znajdują się pojedyncze drzewka owocowe i chodząc tak naprawdę przez kilka minut, kilkanaście minut po tym terenie, nagle spotykam taki obiekt. Człowiek szybko sobie uświadamia, że w tym miejscu kilkadziesiąt lat temu istniało życie. Tutaj funkcjonowali ludzie. Nie wiem, jakie mogło być przeznaczenie tego budynku. W sumie pierwszy raz coś takiego widzę. Ale widzę tu wszędzie naokoło drzewa owocowe. Widzę jakieś pozostałości po budynkach, typu fundamenty, rozrzucone cegły. Więc no, najbardziej zastanawiający jest ten budynek. Zwłaszcza, że on jest w dobrym stanie. No, ciężko powiedzieć, jakie to mogło mieć przeznaczenie. Tutaj widać, że była jakaś zakręcana, jakieś zakręcane wejście. To wszystko są nagwintowane śruby, więc jakieś tutaj było, jakieś drzwi, które się przekręcało w tym miejscu. No i generalnie budynek wygląda tak. Tutaj jeszcze jakiś element pewnie dachu. Jakieś pozostałości po krokiewkach. Tak samo na górze to okienko identycznie zabezpieczane, czyli też zakręcane na śruby. Zastanawiające. Generalnie tutaj jest jakieś rozlewisko. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że mogła to być jakaś przepompownia bądź jakiś zbiornik na wodę. No ale w zasadzie moją teorię wyklucza ten fakt, że na dole znajduje się właśnie ten otwór rewizyjny, czy to jakiś tam, no kiedyś były jakieś drzwi. No i to już wyklucza istnienie jakiegoś tam zbiornika z wodą, więc być może tam faktycznie jakaś znajdowała się pompa, czy coś w tym stylu. Jeżeli wiecie, to oczywiście dajcie znać. Tutaj mamy ewidentnie pozostałość, jakaś piwniczka po budynku. Tutaj stoimy cały czas na gruzowisku, więc ten budynek był pewnie o wiele większy. W oddali widać drzewka owocowe. Więc powiedzmy, że jeżeli to było gospodarstwo, to takie dosyć spory teren zajmowało. Tutaj pozostałość po słupie. Zapewne słupie elektrycznym. Moim zdaniem jakiś słupek ogrodzeniowy. I tutaj mamy kolejne duże takie gruzowisko, więc zapewne tutaj stał jakiś tam główny budynek.
na tym wzniesieniu. Nie wiem, czemu to tak zostało rozkopane, czy ktoś po prostu tutaj te cegły odzyskuje. No ale ewidentnie tu był sporych rozmiarów budynek z czerwonej cegły. Tak jak widzicie, w zasadzie cały ten fundament został rozkopany. Zagłębienie i pozostałości po jakichś murach, więc tutaj zapewne stał kolejny budynek. Kolejne gruzy. Tak naprawdę część gruzów mogła tu być moim zdaniem przywieziona później. Czyli ktoś, no tutaj jeszcze pozostałości po eternicie. Tu mamy jakieś takie dziwne betonowe bloki. Takie charakterystyczne, jeżeli wiecie do czego to mogło służyć, bo to nie jest żaden strop. Są jakieś takie płyty drogowe. Nie wiem, naprawdę nie znam się aż tak dobrze na tym. Być może wiecie, do czego takie bloki były używane. Takie elementy, bo to są raczej rozbite elementy jakiejś większej płyty. To też dajcie znać. No ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, być może część tego gruzu została tutaj już później przywieziona. Miejsce zostało opuszczone, jako że nie znalazł się żaden nowy właściciel, to ludzie po prostu możliwe, że tutaj podrzucali to, co im zalegało na ich posiadłościach. Ale tutaj ewidentnie mamy kolejne fundamenty, więc tutaj stał kolejny budynek. Teraz mówiąc, jeżeli było to gospodarstwo, to było gospodarstwo sporych rozmiarów, bo tych budynków, przynajmniej fundamentów po budynkach, jest tutaj kilka. No ale zastanawiające jest, do czego mógł służyć ten właśnie dziwny obiekt. Następny. Więc skoro tam gdzieś za tymi drzewami znajdował się, powiedzmy, że ten główny budynek mieszkalny, to naprawdę to gospodarstwo było sporych rozmiarów. Budynek kończył się w tym miejscu. Mógł to być jakiś taki typowo gospodarcze budynki, może na, nie wiem, trzodę chlewną. Ciężko powiedzieć, co tutaj, jak to wyglądało, jak to funkcjonowało. Tu mamy kolejne fundamenty. Moim zdaniem po podobnych rozmiarach budynku. Aczkolwiek tutaj na środku
jest jeszcze pozostałość po kominie, co by wykluczało, że były to budynki gospodarcze, bo skoro znajduje się tutaj komin, to raczej te budynki spełniały funkcję mieszkalną. Także kolejny sporych rozmiarów budynek tutaj stał. Wszędzie naokoło otaczają nas pola. Stąd moje pierwsze skojarzenie, że było to kiedyś jakieś gospodarstwo. Ale jest to tylko moja teoria. Może coś wiecie na ten temat. Może któryś z tych elementów, które widzieliście, nakierują was na jakieś inne stwierdzenia. Tutaj widzę kolejne gruzy. Stara opona. Jakieś takie dziwne zagłębienie w ziemi. Mogła to być jakaś dawna piwnica, aczkolwiek po tej stronie ewidentnie widać, że jakiś tutaj budynek się znajdował. Ciekawe, czy to nie jest taki blok, jak budowano tak zwane bloki z wielkiej płyty. Czy to właśnie nie jest taka, w cudzysłowie, wielka płyta? Mogło tak być. Więc być może te właśnie tutaj budynki, ściany miały zrobione z takich płyt. Słuchajcie, w tym momencie kończymy ten materiał. Reasumując, mogło to być kiedyś gospodarstwo, ze względu na to, że wszędzie otaczają nas pola, łąki. Jeżeli tak było i moja teoria się potwierdza, to było to naprawdę sporych rozmiarów gospodarstwo. Jedyny dziwny budynek to jest ten, który się zachował, czyli ten okrągły, odlany z betonu, jakiś silos, czy cokolwiek to było. I to trochę mi tutaj nie pasuje do całego tego terenu, ale mówię, jest to tylko moja teoria, mogę się mylić. Jeżeli coś wiecie na ten temat, bądź spotkaliście gdzieś taki obiekt, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Także jeżeli was interesują takie rzeczy, podoba wam się to, co robię, to dajcie łapę w górę, dodajcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym materiale, oczywiście w piątek o godzinie 19:00. Trzymajcie się.